W systemie operacyjnym Windows 7 znajduje się narzędzie do malowania, czyli tworzenia tzw. grafiki rastrowej. Program ten ma nazwę Paint. Jest to program o stosunkowo ograniczonych możliwościach, ale może się przydać m.in. do retuszowania fotografii. Program zawiera dwie karty. Karta domyślna Start zawiera większość narzędzi do opracowania fotografii, natomiast karta Widok pozwala regulować pewne elementy interfejsu programu. Pokażmy prosty przykład. Program otwierany jest z pustym miejscem o wielkości 800x600 pikseli. Informacja ta widoczna jest na pasku stanu. Utworzymy jakiś prosty rysunek, na przykład prostokąt. Prostokątowi temu nadamy inny kolor obramowania, na przykład turkusowy, a następnie wypełnimy czerwonym kolorem. Gdy będziemy chcieli zachować obraz na dysku, musimy sięgnąć do menu, następnie zapisz jako i tutaj mamy do dyspozycji kilka typowych formatów plików, m.in. typowy dla Windows format BMP, ale możemy także wybrać inne popularne formaty, m.in. format JPG, zwany popularnie JPEG, używany w cyfrowych aparatach fotograficznych. Zapiszemy obraz pod nazwą przykładowy obrazek. Inny sposób, nie za pośrednictwem menu, polega na naciśnięciu klawisza F12. Powoduje to uruchomienie okna Zapisz jako. Gdy chcemy otworzyć jakiś plik, możemy skorzystać z listy ostatnich obrazów. Lista ta znajduje się po prawej stronie, ale możemy też kliknąć polecenie Otwórz, a następnie wybrać jedną z fotografii. Obraz ma bardzo duże rozmiary. Możemy go pomniejszyć na ekranie, aby był widoczny cały obraz. Powinniśmy umieć posługiwać się narzędziem lupy. Narzędzie to widoczne jest w tym miejscu. Po kliknięciu możemy wybrać fragment ilustracji, a następnie kilkakrotnie kliknąć, aby powiększyć obraz na ekranie. Widzimy w ten sposób więcej szczegółów i zauważ od razu, że przybliżenie widoczne jest w suwaku na pasku stanu. Obraz możemy powiększać lub pomniejszać w przedziale od 800%, a więc ośmiokrotności oryginalnej wielkości obrazu, do 12,5%, czyli 1/8 oryginału. Zwróć uwagę, że aktualna pozycja kursora widoczna jest na pasku stanu w lewym dolnym rogu. Pozycja ta wyrażona jest oczywiście w pikselach. Karta widok pozwala m.in. włączać i wyłączać linijki. Linijki to te dwa paski, które pozwalają się zorientować, jakie są rozmiary obrazu oraz pozycja rozmaitych elementów. Linijka górna oraz linijka boczna. Linijki możemy włączać i wyłączać. Podobnie możemy włączać i wyłączać pasek stanu, a więc ten pasek znajdujący się na samym dole. Możemy również włączać i wyłączać linie siatki. Linie przydają się niekiedy do precyzyjnego pozycjonowania poszczególnych elementów. Przykładowo zwiększymy przybliżenie i pokażemy, w jaki sposób możemy precyzyjnie malować pojedyncze piksele, korzystając na przykład z narzędzia ołówka. Warto jeszcze wiedzieć, że wykonane operacje możemy cofać i przywracać. Narzędzie do cofania operacji widoczne jest w pasku szybkiego dostępu. Cofnij ostatnią akcję. Możemy też przywracać
ponawiając ostatnią akcję. Sam pasek możemy regulować, wybierając jedną z kilku dostępnych pozycji. Między innymi, gdybyśmy chcieli mieć ikonę drukowania, możemy ją wybrać i w tym momencie ikona dostępna jest na pasku.